Wspominamy Twoją mamę w 35. rocznicę jej śmierci, która dzisiaj właśnie mija. Jakie jest Twoje najdawniejsze wspomnienie związane z Anną Jantar? Moje wspomnienie nie mamy ze zdjęć, tak? tylko mamy, mamy je z własne. twoje Twojej własnej mamy. Wydaje mi się, że to ostatnie to jest takie, jak byłam. Przebrana za Krasnala w programie, jakimś takim, gdzie mama była, nie wiem, czy sierotką Marysią Nomenomen, nomen, czy wiesz. To, to był jakiś program muzyczny. Ja byłam po prostu jednym ze statystujących dzieci. I pamiętam to, bo mi, jak mi odrywali brodę, to, 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 to wiesz, to mnie za, zabolało. Bolało. E, mhm. i, 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 chyba, I chyba ją pamiętam z tego programu. Ostatnie, o, ostatnia rzecz, ale to jest, wiesz, to wszystko jest jak przez mgłę i to się też, nie dosyć, że było jak przez mgłę, to jeszcze się zatarło A nie pamiętasz tej sceny, którą opowiadała Twoja babcia, Pani Halina Schmetterling jak pojechaliście po mamę na lotnisko, kiedy wracała ze Stanów Zjednoczonych i kiedy nagle ogłoszono, że samolot uległ katastrofie babcia wyrwała Ci z rąk Mały bukiecik, który miałaś w rękach. Tak, no ja to pamiętam tylko no, w kontekście, no właśnie, no, już nie mamy, to wspominam, tylko przeżycia, które wtedy było, no bo no, spotkania, jak wiadomo, nie było. Więc no to, to, to są oczywiście chwile, które gdzieś tam są w mojej pamięci, też jak przez mgłę, ale to oczywiście pamiętam bardziej, no bo moja mama ze Stanów Zjednoczonych wróciła po trzymiesięcznym pobycie. Ale wtedy nie rozumiałaś, co się dzieje. Miałaś wtedy 4 lata, więc nawet nie mogłaś chyba rozumieć. Nie, nie rozumiałam. To znaczy wiedziałam, że jest jakieś zamieszanie, że coś złego się dzieje, tam jakąś panikę na tym lotnisku, babci, która właśnie wyrwała, rzuciła, ale wiesz, to, to były takie czasy, że nic nie było wiadomo. Że tak naprawdę wydobywanie informacji, wiesz, no, no wiadomo, że przy każdym wypadku tak jest, że jest panika i, i trudno tutaj jakieś rzetelne informacje, co tak naprawdę się stało, o co chodzi. No to mamy jeszcze tamte czasy, czyli rok dokładnie 80. Yy, mamy. Yy, też taki rodzaj chyba trochę braku szacunku jeszcze dla klientów, y, którzy korzystali prawda, z linii lotniczych, latali, to wszystko, wiesz, to było wszystko bardzo trudne. Tak samo później wydobywanie jakiejś wiedzy, co się stało, y, jak odzyskać jakieś, jakieś, jakieś przedmioty, czy coś się udało, identyfikacja, wiem, że to było jakieś straszne, traumatyczne przeżycie dla, dla wszystkich walka, tu wiesz, tu ubezpieczenie, coś, ja, ja wiesz, gdzieś teraz znalazłam jakieś różne, przeglądając rzeczy, papiery związane z tym, z tym lotem, no to, no to, to naprawdę sposób, wiesz, jakby przeproszenia i, i rodzaj szacunku dla osób poszkodowanych, gdzie zginęli ich bliscy, to było, to było, no, żenujące. W jakim momencie się zorientowałaś, że twoja mama jest wielką gwiazdą? E, oczywiście myślę już o tych czasach po śmierci e, Ani, Trudno mi powiedzieć kiedy, wiesz, to tak wszystko, jak, był taki kult mojej mamy, wiesz, no, zwłaszcza po śmierci na samym początku, to, to ja pamiętam, jak byłam zapraszana na różne wystawy babcia Stato, no i trudno im było jakby nie uczestniczyć odmówić. w tym, odmówić, dlatego że no, fani cały czas kontynuowali pamięć, zbierali się, powstawały fankluby, na przykład fanklub Bursztyn. I to są, wiesz, to, to było tak dużo tych um, znaków i sympatii i cały czas, no też m, takiego jednoczenia się, solidaryzowania w, w żałobie i w tragedii. Um, no pogrzeb sam był y, wydarzeniem w Warszawie takim, wiesz, na skalę, no, bo nie wiem, czy widziałeś, na pewno pamiętasz i widziałaś zdjęcia na tramwajach, na drzewach. Wszędzie byli ludzie. Po prostu miasto było, ten, ta część, jeżeli Boża, była cała zablokowana. To było coś niesamowitego. Ja wtedy dopiero się zorientowałam, muszę powiedzieć, jak bardzo popularna Anka była. Ja wiedziałam, że ona jest świetną piosenkarką, że piękną kobietą, że, że jest gwiazdą, ale nie zdawałam sobie sprawy z siły rażenia tego zjawiska Anna Jantar. Ten pogrzeb to mi uświadomił. Mił. Tak, wiesz, bo oprócz tego, że no była osobą znaną, popularną, to dodatkowo chyba coś było takiego, że ona rzeczywiście była lubiana przez ludzi, przez te duże rzesze ludzi. Um, ponieważ no śpiewała piosenki trafiające do, 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 do mas dużych, to nie była muzyka niszowa. Ale też jest jeszcze jedna rzecz, to jest to, że ona była wtedy naprawdę u szczytu kariery, bo jak ona zginęła. To na listach przebojów były jej piosenki, nie wiem dokładnie co wtedy było, bo nic nie może wiecznie trwać, chyba było ciut później, ale była piosenka z tego... Wtedy było nic nie może wiecznie trwać, tak, było piosenką roku. Bo mnie się wydaje, że wtedy było, wiesz co, utwór Moje Jedyne Marzenie. Też. No, no tak. właśnie tak. dlatego mówię, że było kilka, to nie, nie tylko kwestia jednego mm -hmm. przeboju, ale było kilka utworów, które okupowały listy przebojów i ona była wtedy u szczytu. W zasadzie trzy miesiące nie było jej w kraju, a tu jej tak zwana kariera się bardzo mocno napędziła, rozkręcała. Przecież ona po powrocie już była prawie gotowa do wydania płyty. Dlatego ukazała się płyta po jej śmierci z utworami y, wcześniej niewydanymi, zar zaraz po. Więc no, ja sobie wiesz, odpowiadając jakby na twoje pytanie, ja, ja nie miałam takiego momentu, że ja sobie uświadomiłam, o, to teraz jest ten moment, bo ja cały czas żyłam właśnie w, takim, w takiej otoczce i y, uwielbienia do niej. Czy to nawet jak szłam prywatnie na cmentarz, gdzie widziałam, że akurat na tym grobie jest najwięcej kwiatów, na tym grobie jest najwięcej świeczek. No to no, byłam małym dzieckiem i rozumiałam, ale dawało mi to coś do myślenia. Pukały, dzwonili do nas do domu, do mieszkania, fani mojej mamy. Co róż, przychodzili. Yy, dziewczyny takie, niektóre pr fanki prowadziły yy, album, babcia im zlecała, że no dobrze, to zróbcie, uporządkujcie mi tutaj gazety, materiały. I, i wiesz, no i cały czas był ten temat. Niesamowity jest ten zwyczaj, że co roku, w rocznicę śmierci Anny Jantar, fani gromadzą się przy jej grobie na cmentarzu, na Wawrzyszewie tak. i teraz Ty tam przychodzisz ze swoimi dziećmi, z Anią i z Jasiem, prawda? Tak, i powiem Ci, że tak, z jednej strony to jest, to jest no przecudowne, że, że oni pamiętają, jest na przykład, to muszę powiedzieć, jest taki fan Piotr z Katowic. I on y, przyjeżdża od śmierci mamy, czyli przez właśnie 35, 35 lat nie opuścił ani jednej rocznicy śmierci. Zawsze przyjeżdża, zawsze po prostu kwiaty ze wzruszeniem, strzęsącymi się ręka, rękoma, bo, bo tak to bardzo przeżywa. On jest niesamowity. Ma o mojej mamie wszystko, po prostu gromadzi każdy detal z jej życiorysu, zdjęciem, piosenkę, wszystko. I takich ludzi jest więcej. Więc to jest niesamowite. Natomiast ja boję się takich, takich świąt i takiego wspólnego czczenia pamięci, bo nie mam takiej potrzeby. Dla mnie to jest takie dość intymne. Ja wolę być sama, jeżeli skupiam się nad grobem mamy, i to jest taki moment, przy którym nie chciałabym być ani fotografowana, ani obgadywana na zasadzie: o, zobacz. Więc powiem Ci, że nawet oczywiście rocznica śmierci, jak najbardziej, ale też jak, jak są te listopadowe, wszystkie święta zmarłych to ja wtedy idę tam dosłownie na sekundkę i uciekam. Bo wiesz, są wycieczki, wszyscy, a tutaj, a dobra, tu przyszła, tu jest, no, no to nie jest fajne, to nie jest ten moment. A propos tej piosenki Nic nie może wiecznie trwać, to była, to była ucieczka Anki od muzyki popowej. To było, to było otwarcie jakiegoś nowego rozdziału. Była w tym jej odwaga jakaś wielka, uważam. Nie zdążyłam jej tego powiedzieć. Chciałam jej to powiedzieć. Ona, ona była w radiu na kilka dni przed wylotem do Stanów. Tak, pamiętam, opowiadałaś. Tak, ja to wielokrotnie yy, przy okazji koncertu Życie Małagarstwa. Historia była nie, też niesamowita, bo opowiadałaś właśnie, jak ty ją odbierałaś. Może fajnie byłoby, żebyś przypomniała, że słuchaczom, bo to jest. Yy, Dużo fajnych wspomnień. Ona przyszła tutaj do radia, do Andrzeja Matula na wywiad. I właśnie wtedy piosenka Nic nie może wiecznie trwać. Była bardzo popularna, została piosenką roku. Mhm. I chciałam, chciałam do, do mamy Twojej podejść i powiedzieć jej, że, że się bardzo cieszę, że, że weszła te, wyszła ze swojej szuflady, że tak powiem. Że coś nowego zaczęła robić. Bo to było ryzykowne wbrew pozorom. Dlatego, że ona była taką bo ta piosenka królową popu. A ta piosenka była. jest popowa? Jest popowa. Topowa, jak najbardziej, ale tylko jest z, z rokowym pazurem. Jest tak, ma... z rokowym pazurem. I to się udało. Ale ponieważ się spieszył kolega, już studio było zarezerwowane, <grym> więc ona tylko powiedziała, tak pomachała i mówi: Zobaczymy się w przyszłym roku, to pogadamy, w nowym roku się zobaczymy. I zapamiętałam ją w tym białym futerku, była i w czarnych spodniach. I teraz jak przeglądałam jakieś książki poświęcone właśnie Annie Jantar to w jednej z nich jest zdjęcie Anki w tym białym futerku i w tych spodniach na lotnisku w Stanach, tuż przed powrotem tak, do, ona, ona, do Polski. Ona tak wracała właśnie. Mm -hmm, Także mm -hmm. to był taki nawet na ostatnich zdjęciach wielu różnych jest. Y Właśnie tak, tak podobnie ubrana. Ale wracając do tego, do tej piosenki, Nic nie może wiecznie trwać i do współpracy z Budką Suflera, to była troszeczkę zmiana stylu, prawda, mamy i nie wszyscy to lubili. Na przykład twój tata Jarek nie był taki za tym. Uważał, że Anka powinna śpiewać takie właśnie lekkie, popowe piosenki. Nic tu nie trzeba na siłę rockowego wstawiać. Ja myślę, że to, że to nie jest do końca tak. To znaczy, czy tata na pewno, oczywiście był ambasadorem tego, co on komponował Oczywiście. I <grym> tak. myślę, że, ale z drugiej strony patrząc po wszystkich jej płytach, no, jest tam miejsce dla innych kompozytorów. To nie było tak, że No nie, nie, że on, tyl że, że, on i że tylko on. Przecież on, jest wielu kompozytorów, w których nawet tata mamie zaproponował, czy Gdzieś ta współpraca była y, też wynikała z jakiejś takiej ich wspólnej przyjaźni. Dajmy na to Antoni Kopf albo Piotr Figiel, którego mój tata, których zresztą Antoniego Kopfa tak samo cenił nam całe życie i miał bardzo dużo y, dobrych wspomnień i dużo dobrego do powiedzenia o ich twórczości. Także no, też tata nie, na pewno miał w tym jakiś swoje myślenie i swój cel. Bo bał się chyba tego, że, że mama rzeczywiście będzie chciała się odciąć od, od ludzi, którzy ją pokochali właśnie Tak, on za, tak za mówił, taką, tak. on tak mówił, że już tyle osób cię kocha właśnie za to, jaka jesteś, po co się chcesz zmienić? Bo mój Dokładnie tata się tak też mówił. zmieniał, ale bardzo wolno, naprawdę. Mm -hmm. Bo zauważ, jakie piosenki też dla niej później pisał, przecież tak. on też napisał kilka utworów dla niej, właśnie pod koniec, też takich nietypowych, on tak z jednej strony tak mówił, a z drugiej... Może wiedział, że on, może, może on, może on tak nie umie komponować. I stawało się to dla niego takim wyzwaniem. wyzwaniem. Myślę, że ona wchodziła mu na ambicje, mm -hmm. I, że tak powiem, robiąc trochę pod włos takiej piosence, do której przyzwyczaiła słuchaczy. Więc no, na przykład na, na ostatniej płycie na piosenkę Wielka Dama, to też jest utwór zupełnie inny. Zu zupełnie. On, on właśnie stoi blisko, nic nie może wiecznie trwać tak, w estetyce. Tak. Jest y, piosenka taka my, my Baby Waits For, for, rainy, days. for rainy Days. Tak, no. bardzo taka też inna, taka dyskotekowa, ale, ale też, też inna. No i kilka takich ballet nawet wcześniej, jak Dzień Nadziei. To jest piosenka przecudna, no to ma, ma, ma bardzo oryginalną, trudną harmonię, nawet taką powiedziała lekko jazzową, ale, a, a, a też została napisana przez tatę, więc... Ja myślę, że to jest kwestia tego, że, że on, on się troszeczkę wolniej yy, może zmieniał, ale moja mama go mobilizowała tymi swoimi poszukiwaniami do tego, żeby i on też w sobie coś odkrył nowego, a nie szedł po Tako tak zwaną hita. tak <gry> najprostszą <gry> drogą. Mhm. Czy to, że, że zaczęła śpiewać jako dziecko, to wynikało z tego, że w jakiś sposób. Yy, yy, nie wiem, czy to miało coś wspólnego, że twoją mamą jest Anna Jantar? z, nie. z tym. Nie? To znaczy nie? pewno wspólnego tyle, że w genach, że tak powiem, dostałam od nich, razem od moich rodziców, no to, że jestem muzykalna i wrażliwa na muzykę, ale, ale to, że moja mama śpiewała, a później moja dziecięca droga muzyczna, to to, są, to to się nie łączy w żaden sposób. To była potrzeba jakaś taka. Bo to podobno ty byłaś inicjatorką, przynajmniej twój tata tak opowiadał. Tak, podobno, tak. że tak. Tak, że właśnie ja sięgnąłem, no, poprosiłam tatę, żeby też, a może coś dla mnie by napisał. Tak trochę być może, nie wiem czy to w żartach, czy, czy, czy dlatego, że mu mi y, muzyka i ta pasja odbierała tatę, że on cały czas siedział przy tym pianinie i komponował. Więc no wiesz, no to niech też może, a może coś dla mnie, a nie tylko dla tej cioci jednej z drugą. E, więc to chyba tak było jakoś naturalnie. A w, zresztą ten program autorski, do którego tata napisał, dla, e, piosenkę, właśnie, co powie tata, ze słowami Jerzego Dąbrowskiego, e, to, to wiesz, to, 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 to wtedy on powiedział: OK, to zróbmy taką jedną piosenkę. Na zasadzie, żeby był akcent rodzinny, skoro mhm. zabraknie mamy w, w, tym, w tej opowieści. I szczerze mówiąc, yy, chyba nikt się tego nie spodziewał, że to się, wiesz, tak rozkręci. Ta twoja dziecinna płyta to był wielki sukces fonograficzny. Jeden z największych y, sukcesów fonograficznych tamtych czasów. Nie pamiętam, ile się sprzedało egzemplarzy, ale jakieś No przecież ty mi wręczałaś pierwszą tak, w ja z... historii polskiej tak, platynową, fo, platynową płytę. płytę. Ja i moja córeczka no Małgosia, wówczas chyba czteroletnia. E, no, to był taki wielki sukces. A potem mam wrażenie, że jakbyś chciała odejść od śpiewania. Studiowałaś filozofię, nie myślałaś w ogóle o śpiewaniu? Nie, nie, nigdy tak nie. Przez moment nie myślałam, że będę robiła coś innego. Zawsze myślałam, tylko to była jakby świadoma decyzja, że teraz przestaję się pokazywać i skupiam się na rzeczach, które mogą mnie rozwinąć. I to była szkoła, liceum. A jak już zaczęłam studia, no to, to, to już wtedy zaczynałam śpiewać znowu. Tylko, że już weszłam na własną drogę poszukiwań różnych młodych muzyków, z którymi miałam próby w różnych przedziwnych, niekoniecznie fajnych salach. Ale wiesz, na no taki, robiłam coś swojego, chciałam zrobić. I, i to mnie doprowadziło do, do mojej pierwszej solowej płyty, właśnie w 1996 roku Płyty Światło. Myślałam może, że to było tak, jak opowiadała Ania Rusowicz, która też w tragiczny sposób straciła mamę, że ona bardzo długo miała w sobie taką niezgodę na show-biznes. Ona uważała, że to ten show-biznes, ta piosenka odebrały jej mamę i nie chciała w ogóle wejść na estradę. Nie, nie miałaś takich uczuć w ogóle? Nie, nie miałam. Ja od dziecka miałam potrzebę, lubiłam występować, lubiłam. Y Prezentować jakieś swoje wymyślone rzeczy, czy to wiesz, w szkole na różnych akademiach, gdzie zbierałam koleżanki, tam reżyserowałam, wymyślałam, że dobra, to zrobimy, to zaśpiewamy, to zatańczymy. Cały czas coś takiego się działo. Od dziecka miałam jakąś taką wiesz, po potrzebę, a potem stało się to moim zawodem, ale przed tym, zanim stało się zawodem, było ciężką pracą, ponieważ ja właśnie musiałam. Yy, wiesz, no zapracować na, na, na własne nazwisko, a z takimi skojarzeniami, obciążeniami to wcale nie tak łatwo, bo wszyscy myślą, że to ktoś załatwił. W ogóle słowo załatwił, taki pochodzące w, w, z komuny, bo to wtedy się załatwiało przecież, a nie robiło. Do dziś przecież funkcjonuje. Coś byś mi załatwił, a to nie da się. Nie da się załatwić publiczności, nie da się załatwić fanów. Tego się nie da. To trzeba sobie wypracować samemu. Nie ma na to innej drogi. Kiedy się ukazała płyta Światło, bardzo zresztą dobrze przyjęta, to słyszałam takie głosy, że no, y, Natali nie może się udać, bo musi się zmierzyć z legendą mamy, a y, legenda Anny Jantar jest tak wielka, że po prostu nie masz szans. No i widzisz. I lata minęły. <laughs> lata i minęły, proszę. a ja już wydałam swoją ósmą solową płytę. I cały czas no, robię, robię swoje. Były oczywiście takie momenty, kiedy no, komercyjnie te moje płyty z, z miały olbrzymie sukcesy. I to były lata, te zł, złote dla polskiej piosenki, lata 90. I, I tak naprawdę płyta Puls mnie gdzieś i piosenki z tej płyty, mnie, myślę, że no, ugruntowały na rynku. Bo w ogóle właśnie dzisiaj też, m, s, s, rozmawiając z, z inną dziennikarką, pomyślałam sobie, że te lata 90., Stworzyły gwiazdy, które, właśnie gwiazdy wokalne, muzyczne. Które w tamtych latach naprawdę były odbierane za muzykę, y, rozpatrywane pod kątem muzyki i one nie stały się gwiazdami sezonowymi, bo w mojej wytwórni y, przecież i Edyta Bartosiewicz, i Kasia Kowalska, i Kasia Nosowska, y, Anita Lipnicka, to, 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 był, to my wszyscy byliśmy, w, że powiem, w podobnym y, so, sosie jednej, jednej, jednego koncernu, który miał też polską filię, i był to, było to Izabelin Studio. Więc te wszystkie nazwiska gdzieś tam do dziś działają, coś, coś robią swojego. I jeszcze na to co, co prawda to in, in, inna, inna wytwórnia, ale naprawdę są te gwiazdy do dziś. Pamiętam, jak nie wiem ile to lat temu było yy, i po jakim koncercie powiedziałaś: Stop, już więcej nie będę piosenek Mamy śpiewać. Zamknęłam ten rozdział, pamiętasz to? Tak, bo wiesz, bo. Mm, jak ja już... Tak, najpierw chciałam zrobić swoje. Zrobiłam. Potem yy, czułam, że cały czas no, ten temat... Zrobiłam swoje, mam swoje piosenki, za które, za które jestem rozpoznawalna, ale cały czas no, wątek mamy, wiadomo, no, jest przy mnie i on jest naturalnym dla, dla ludzi. Dla mnie zresztą też. Ale no, czułam, że jakoś muszę podać temu rękę w jakiś sposób. I to się stało jak w momencie kiedy tuż przed w zasadzie to był 99 rok kiedy nagrałam piosenkę Tyle słońca w nowej wersji z głosem mojej mamy. I dla mnie to było takie w ogóle metafizyczne spotkanie w studio z głosem mamy u Wojtka Olszaka e, w Sulejówku. Pamiętam, że to było takie dla mnie niesamowite, że jednak do, dokładam swój głos do mamy, że niby nie duet, ale jednak i potem ta piosenka, no różne miał, różny był jej odbiór, ale tak czy siak stała się no, dość, dość głośnym hitem w Polsce. Natomiast y, wydawało mi się, że i, i to fajnie, to byłoby na tyle. Później przyszła rocznica jej śmierci, ja byłam w ciąży i, i, i też taki, miałam w sobie jakiś, jeszcze bardziej byłam sentymentalna i był pomysł zrobienia koncertu poświęconego mamie. W Teatrze Żydowskim koncert Tyle Słońca. Zaprosiłam do niego wielu wspaniałych wokalistów i piosenki dostały nowe aranżacje. I w zasadzie później była jeszcze płyta po tamtej stronie. Ty tak się śmieję, bo to znowu byłam w ciąży. <grym> 2005 rok. Ja na tej płycie nagrałam, na tą płytę nagrałam cztery utwory mamy i jeden poświęcony jej po tamtej stronie. Taki bardzo mój wewnętrzny dialog z nią. Bardzo mnie dużo emocji ta piosenka kosztowała i wiedziałam, że na tym chcę to zakończyć, zamknąć, bo wiesz, no to jest rozdział, który no muszę zamknąć, żeby dalej iść swoją drogą. No ale po śmierci taty jeszcze był koncert życia Mała Garść i teraz w zasadzie moje, moje, moje takie podejście do twórczości rodziców jest takie, że chciałabym pielęgnować. Żeby wszystko to, co się pojawia, miało odpowiednią jakość, żeby pokazać, pokazywać z ich twórczości to, co jest najcenniejsze, bo jest dużo rzeczy nieodkrytych, bo nie zawsze te wielkie hity to były te najbardziej wartościowe. Oczywiście. Prawda? Mm -hmm. Coś wiesz o tym. Coś I, wiem. I, i, I tyle. I, a, a ja muszę robić swoje. Więc rzeczywiście już nie chcę wracać do tego repertuaru, repertuaru, nie zamierzam go wykonywać. Może dla niektórych fanów z ulgą, bo widzę, że ludzie są bardzo. Ludzie są przyzwyczajeni do tych oryginalnych brzmień, oryginalnych wykonań no i czasami są. traktują <laughs> e, tw e, twoje e, odczytanie piosenek mamy jako jakiś rodzaj świętokradztwa. Wiesz co, no zależy jakie moje, bo na przykład e, teraz przy koncercie Życia Mała Garść, gdzie wreszcie twórczość moich rodziców zyskała nowych fanów, bo aranżację robił Adaś Sztaba na orkiestrę symfoniczną i, i na zespół i to naprawdę były niesamowite rzeczy. No to czytałam y, mm, opinie niektórych fanów, niektórzy się zachwycali, ale niektórzy byli załamani. No pamiętam piosenkę Moje jedyne marzenie, którą znakomicie, przecudownie zaś wykonała y, Dorota Miszkiewicz, ale też był to znakomity aranż. No to w ogóle co oni z tej piosenki zrobili i tak dalej. No tak mamy, tak, tacy też jesteśmy, że y, nie potrafimy spojrzeć na coś na świeżo, na nowo, że coś dostaje nowego życia. Bo mi się wydaje, że nie ma co sięgać po cover, jeśli się nie ma na niego nowego pomysłu. I to, to wyjdzie. Lepszy oryginał wtedy. No, tak. no wiesz, no bo zawsze oryginał będzie oryginałem. Mhm. My robimy po prostu, jakby przy, przez nowo, nową wrażliwość innego artysty, pokazujemy coś nowego. Oczywiście to się może podobać lub nie, natomiast no nie spodziewajmy się, że cover ma być taki sam, bo to już było i sobie słuchajmy wtedy tych oryginałów. Potrafiłabyś ocenić swoją mamę jako, jako artystkę, jako gwiazdę, głos, wygląd, nie wiem, jakbyś ją oceniła. No trudne, teraz trudne. wszystko trzeba oceniać. To wiesz, no trudne, bo to jest trochę tak, jakby częściowo jednak oceniała siebie, bo, bo czuję taką więź też. Wiesz, myślę, że my artystycznie to mówisz, że mama zaczęła się zmieniać. Tak, i chciała się zmieniać. A ja poszłam właśnie już tą drogą, myślę, że tak... Mam, może jest tak trochę, że pewne rzeczy, na których jej się nie udało kontynuować. Ja, że ty ja, przejęłaś? Ja kontynuuję. Może, nie wiem, teraz tak sobie o tym pomyślałam, bo, bo jeżeli ona właściwie pod koniec życia weszła na, na drogę takich zmian, no to ja mogę powiedzieć, że... Ja zawsze mam takie podejście do tego, co robię, że chcę się zmieniać, chcę szukać świeżości, łamać jakieś schematy w głowie, myślenia o muzyce mm -hmm. i staram się to robić na każdej płycie. Ale jeśli bym miała tak stać się takim krytykiem, y, historykiem i spojrzeć na epokę, y, na czasy, w których mama śpiewała. Lata 70., jednym słowem. Tak, tak? ale Cały. też y, tak, ko zwłaszcza koniec, koniec. lat. Mm -hmm. To bym powiedziała, że moja mama m, bardzo w wielu y, przypadkach, wielu utworów wyprzedziła swój czas. Naprawdę, że tam niektóre rzeczy się naprawdę nie zestarzały i mają jakiś taki rodzaj świeżości. Mogę również powiedzieć jako wokalistka, że śpiewała niezwykle perfekcyjnie czysto, jeśli chodzi o intonację. Ym, w różnych warunkach się wtedy śpiewało, lepszych, gorszych odsłucho, odsłuchowo. A ona po prostu miała jakieś takie wewnętrzne to ucho i słyszenie, że, że śpiewała niezwykle pedantycznie, perfekcyjnie, czysto. Yy, miała dźwięczny głos, rozpoznawalny, lekko nosowy. Ja też to mam, słuchać jak mówię nawet. I właśnie mamy podobny głos, yy, głos jak mówimy, bardziej niż jak śpiewamy. Bo mama miała głos bardziej taki yy, dźwięczny. Wynika to również z, z rejestru. Ona, ona była sopranem. Ja jestem mezzo-sopranem. I no, wydaje mi się, że też na uwagę zasługuje interpretacja. Bo to na przykład, jak ona śpiewa piosenkę Tylko mnie poproś do tańca, to jest niesamowicie mocne i wymowne. To jest piosenka, to jest dialog, rozmowa z Bogiem. I zresztą, jak dowiedziałam się, jak Andrzej Jolewicz może co powiedzieć? Bogu się Przepraszam najmocniej. Proszę. Jak Bogdan Olewicz y, właśnie odkrył i powiedział, że to jest, tak to pisał, jako, jako rozmowę, dialog z Bogiem, jak posłuchałam sobie te, tego utworu właśnie w tym kontekście, to nie sposób się nie wzruszać. To jest naprawdę, to jest znakomite dzieło ten utwór. Które przetrwa wieki. Więc yy, wieki oczywiście w cudzysłowie, ale różnych, różnych, różnej mody na muzykę, bo to jest tak dobra interpretacja i taka siła jest w tym tekście, i w wykonaniu, i w muzyce oczywiście. Więc no, są utwory, które bardzo cenię. Są takie, które no, kompletnie nie są w moim głuchcie, klimacie i ich nie lubię. I wiem nawet, że mama też niektórych nie lubiła. I mój tata. Na przykład piosenka Będziesz mój. Biesz nie tutaj. lubili tej nie, piosenki. Nie A jestem ciekawa, czy lubili piosenkę, co ja w tobie widziałam? Pierwszy wielki hit Anki. Właśnie, myślę, że tak, bo to jest wiesz, też inna droga, to jest sentymentalna. Poza tym ta piosenka to jest taki big beat. To big beat, czysty. To jest big tak, beat, więc tak. to taki, wiesz, to, to się nie zastarzało, tego typu muzyka. Więc no, każdy ma do swojej twórczości równ, różne, ale. Ale jeśli, ale jeśli chodzi o moje zdanie, to jest naprawdę dużo wartościowych rzeczy w tym repertuarze, które warto wspominać. No to powiedzmy parę tytułów w takim razie, tych, tych wartościowych piosenek twojej mamy, które ty jakoś najbardziej lubisz. No ja zamieściłam te utwory na, na tej płycie, po tamtej stronie, tam był mój taki wybór, ale też na przykład do, do koncertu życia Mała Garść też udało mi się przemycić kilka takich mniej znanych. Na przykład polubiłam pejzaż ten. Mamy dla siebie siebie. E, e, ja nie mogłam mieć serc dwóch. No, to jest jeden z moich ukochanych utworów. E, właśnie Piotrka Figla e, Dzień nadziei, który skomponował z kolei mój tata. E, nie wiem, co, co, co jeszcze jest. I wiesz, jest, jest tak dużo utworów właśnie tych mniej znanych. O, o, płynęliśmy zachwytem. zaraz nie wiem, czy nie przekręcam tytułu. Jest naprawdę kilka mniej znanych utworów i one też pojawiły się na wydawnictwie, które bardzo serdecznie polecam fanom, bo tam jest to jest album czteropłytowy, nosi tytuł Wielka dama yy, i tam jest yy, na każdej płycie chyba po 15 utworów, więc są te mniej znane, moim zdaniem czasem często bardziej ciekawe i wartościowe niż właśnie hity. A jakbyś miała wybrać jedną piosenkę z repertuaru U. mamy, nie da się. Nie da się, chyba. A teraz jeszcze przypomniałam dzień deszczowy, który też uwielbiam. Jedną piosenkę. Nie, i na pewno nie byłaby to tyle słońca. Chociaż, bo, bo to już po prostu do, do tego tyle słońca, to już jest to tak ograny hit. Um, nie wiem. Nie umiałabym. Nie. Jest taka piosenka z Twojego repertuaru Dłoń, którą. Podobno Marek Dudkiewicz tekst napisał jakby na Twoje zamówienie. To jest o Twojej mamie, a nie tak? Najpierw Marek Dudkiewicz, jak napisał słowa do pisanki Dłoń, to był word tak jak stąd do Chin. No, <laughs> ja naprawdę, nie... tak. Ja mówię, Marku, jakoś taki to nie czuję tego tematu. I później Aha. zaczęliśmy, a co byś czuła? I tak wiesz, co, ja nie wiem czemu, czy, czy to był rodzaj zamówienia, że ja chciałam, żeby to To chyba było o wynikało mamy. z tej waszej rozmowy w takim razie. Chyba to wynikało. Kiedy zmienialiście tamten tekst chiński na inny. Tak, z tego, że rozmawialiśmy w ogóle o, o życiu, o, o, o emocjach i być może, że ja nie jestem pewna, wiesz, to było 20 prawie lat temu, jak śpiewałam dłoń, więc chyba być może żebym powiedziałam o tym, że gdzieś tam czuję taki rodzaj opieki, opieki. nad sobą. Tak wtedy było i yy, no też jeszcze powiesz, że ja, ja miałam wtedy lat 20, to był też totalny początek. Yy, no i, i, i powstał taki tekst, gdzie, gdzie wszyscy tak uważają, że to jest o mojej mamie. I ja myślę, że gdzieś podświadomie też, też kierowałam to wtedy do niej. Ale piosenki Dłoń, yy, też nie przepadam za nią, wiem, że jest ona śpiewana za, na, na różnych to jest jedna z najpopularniejszych piosenek śpiewanych na castingach do różnych telewizyjnych Dokładnie. show. Dlatego, że jest wymagająca, bo tam trzeba się. Bo to jest festiwalowy utwór, taki, wiesz. Na. Duża szeroka fraza, kantylena, y, ma duże emocji też w sobie i ma piano, ma forte, Jest się z czym pokazać. Natomiast no, nie jest to rodzaj teraz muzyki, która jest moją ukochaną, ale no, wtedy była jak najbardziej szczera i to było uznanie, choć radia były na nią zamknięte, nikt nie chciał jej grać wtedy. Oprócz pierwszego programu. O <laughs> mm. Jak myślisz, jak mama by żyła, to jeszcze by śpiewała, skończy w maju, skończy, skończyłaby Maby. 65 Ta. lat, przecież mogłaby jeszcze śpiewać, na pewno by śpiewała, ja myślę, czy nie? No właśnie, nie wiem, ciekawe. Nie wiem, czy moja mama miała taki imp imperatyw, żeby, żeby to robić coś na siłę. Jeżeli by czuła, że, że ma, tak myślę sobie, artystyczne jakieś powołanie nadal, pomysły, to pewno by tworzyła. Ale ona była taka chyba skromna, normalna. Ona nie miała w sobie takiego. Na pewno lubiła występować oczywiście, ale, ale chyba już, już jakby ostatnie jej wydawnictwa czy, czy piosenki pokazują, że że ona nie, już nie chciała iść tą łat, łat, najłatwiejszą drogą. Więc być może by śpiewała, a, a, a może nie, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Za często zastanawialiśmy się nad tym, jakby wyglądała, jakby reagowała. Przecież to jest fajne, jak moje dzieci na przykład mówią e, o niej coraz babcia. Nie? Mhm. Na przykład jakieś zdjęcie, a, a tu z babcią, tak? Z babcią Anią i, i z dziadkiem Jarkiem, wiesz, i to jest... Takie fajne, bo przecież nie miała nigdy no, nie, nie, możliwości nie, okazji sprawy. prawda? I usłyszenia. I tej Pani? relacji. no. A one sobie zdają sprawę, twoje dzieci, Ania i Jaś, że, że babcia to nie jest taka zwykła babcia, tylko to jest po prostu super babcia. <laughs> super babcia, babcia ładnie. No chyba zdają już teraz. Czas, wiesz, no... Chwalą się tym może? gdzieś? Nie, chyba nie. Ale, ale mnie często wiesz, no, wypytywali o to taki moment... Pamiętam, jak nasze życiorysy przechodziły przez ten sam etap. Czyli pamiętam moment, kiedy przeżyłam swoją mamę, mówiąc kolokwialnie. Miałam lat 29 i wiedziałam... Aha, czyli do, do 30 dochodziłeś, tak? Tak, i wiedziałam, że ojej, czyli w zasadzie to ona właśnie tyle tego życia miała. To jest takie, jak ja bym miała teraz już zakończyć. I to mnie przerażało. Zwłaszcza, że no, ja obydwoje dzieci urodziłam przed trzydziestką. I tak sobie myślałam, że Boże, że, że jakby ten kontakt nasz ta nasza relacja no jest tak silna, a z drugiej strony, dopiero się rozkręca. No, no dopiero przecież Wszystko przed wami jeszcze. Tak, więc więc to, jest, to było dla mnie trudne, pamiętam, jak porównywałam się. Do, do tego czasu, w którym była moja mama. A oni, moi dzieci, po prostu na no babcie patrzą, jak, jak trochę jak na obrazek, który u nas wisi w honorowym miejscu w domu i tam przy, przy, przy schodach na piętro i pilnuje. Więc tak patrzą i często zadają jakieś pytania. Zadawali też pytania o ten wypadek, jak to było, co ja wiedziałam. Też, też chyba yy, żyli może z taką, żyją albo żyli z takim strachem, że się coś się stanie. Skoro mi się to stało, to czy im się nie stanie? No i taka, taka trauma, takie naznaczenie, już będzie do końca życia, zwłaszcza dla mojej babci, która o nas drży potwornie, o, o każdego z nas. Twoja mama wcale nie była taką dobrą i łatwą rozmówczynią. Jak przychodziła tutaj do radia na, na rozmowy, na początku, bo była jakby taka trochę zamknięta, trochę w swoim świecie, trochę nieobecna. I doskonale pamiętam ten moment, kiedy to się zmieniło, kiedy ona nagle tak się otworzyła. I to było, kiedy urodziła się Natalia. Hmm. Naprawdę, urodzenie córki w jakiś sposób zmieniło Ankę, otworzyło ją. Ja nawet jej to powiedziałam. I to było naprawdę coś że Może dlatego, że jestem taką gadułą. To ode mnie wiesz, jej to przeszło. I wtedy już bardzo fajnie się z nią rozmawiało. Zresztą wcale nie tylko o piosenkach myśmy rozmawiały. Na antenie tak, ale były też takie rozmowy dotyczące na przykład ciuchów, ponieważ w tamtych czasach PRL-u artystki. Estrady były tymi osobami, które stosunkowo często wyjeżdżały za granicę, a wyjechać za granicę było wtedy bardzo trudno. A jak już się jechało za granicę, to można było sobie kupić coś fajnego, tak. jakieś fajne rzeczy, jakieś ciuchy. No i mama twoja, ja już to nawet dziś napisałam w jakimś felietonie. Ona była, dzisiaj byśmy o niej powiedzieli, była ikoną stylu. Naprawdę. Przywoziła różne fajne rzeczy, fajnie o tym rozmawiała. Też od niej się nauczyłam zapachu perfum Charlie. Tak. Bo używała ich. Nawet y, dostałam je w prezencie y, od kogoś i one stoją u mnie tak na pamiątkę. I ja pamiętam ten zapach też. Kojarzy mi się z mamą, bo... bo no. On tak nie wywiec, mocne są, mocne są, mocne są. On, tak. trudno, trudno, żeby to tak szybko wietrzało, więc te rzeczy wszystkie, które po niej zostały, trochę tym wszystkim pachniały. No tak, no temat mody w tamtych latach to jest, to jest długi, nowy temat, ale jest bardzo ciekawy. Ja patrzyłam teraz na zdjęcie, bo książka y, ma się ukazać. Na urodziny mamy. Tak, tak. Na urodziny, jak powiedzieliśmy, 65. Piąte. rocznica urodzin. Książka napisana przez takiego autora, który się nazywa Marcin Wilk. I fajnie, bo wreszcie książka nie napisana przez fana, tylko kogoś, kto ten świat zaczął sam badać, bardzo skrupulatnie, łącznie z tym, że, no właśnie, chciał pokazać, mamy trochę na tle epoki. To, co, to co, bo to jest bardzo ciekawe, ciekawe. Wiesz, właśnie i moda, i, i polityka, i, i jak, jakie były wtedy warunki dla artystów. Nawet wiem, że dotarł w Opolu do Muzeum Polskiej Piosenki, gdzie, gdzie dowiedział się, jakie były, wiesz, garze, zarobki na przykład za Opole, kto dostawał najwięcej. Kto, więc to są takie ciekawostki różne. Myślę, że ta książka będzie inna. I. Yy, bo zmierzam do tego, że teraz właśnie zdjęcie okładkowe było wybierane, i tak patrzyłam na te wygolone brwi, wiesz, I na te kreseczki, jak ta moda się zmieniała. I właśnie zależało mi na tym, żeby znaleźć moją mamę jak najbardziej taką, jednak poza modą naturalną, ale rzeczywiście ma, miała trochę charakterystycznych, modowych gadżetów na różnych zdjęciach. Więc mama była ikoną stylu, a teraz ty jesteś ikoną stylu, czyli rodzinną a, tradycję wiesz, kontynuujesz. Dla jednych ikoną, dla drugich nie. Ikoną to się wiesz. No taki jest los ikony, że mm. można ją skrytykować. No też. można, tak, tak, mm -hmm. oczywiście. Y ale teraz w ogóle żyjemy w takich czasach, chyba nie było aż tak takich obrazkowych, że po prostu ta, wiesz, ta powłoka, pa to jak kogoś widzimy, właśnie jest koncert, śpiewam na koncercie i, i później zdanie czytam Natalia Kukulska na przykład wróciła na salony a wróciłam w ten sposób że wychodziłam wiesz, z, z, ze sceny i szłam do garderoby w no, był te, te, ten salon i po drodze były zdjęcia więc to są takie teraz czasy aha że... no i oczywiście główny temat jak była ubrana co, co tak a co tam zaśpiewała a co tam... nie taki w ogóle istotne. że tam była w celu w celach zaśpiewania to tak, już w tak. ogóle nie pisz. także to są takie czasy nie to powiem ci strasznie wkurza. w tym sensie czasy twojej mamy były lepsze Owiec bo lepsze. jednak skupiano się wtedy na piosence prawda nie na było twórczyści. internetu nie było internetu i to. A internet generuje taki, taki rodzaj właśnie obrazkowości, komiksowości w złym z tego słowa znaczeniu. Patrzeniu po prostu, po y, opisywania tego, co jest na obrazku. Bo mamy zdjęcie to, coś napiszmy. Historia, czy to prawda, czy nie. Więc moją mamę to ominęło te, te wszystkie rzeczy. Tak sobie często bo moja babcia kompletnie nie nadąża nad tymi nowościami. I na przykład. Cały czas jej tłumaczy, co to jest ten internet i o co chodzi, jak to jest, że to widzą ludzie, czy nie widzą, kto to widzi, i próbuje to powiedzieć. I tak sobie babcia mówi: Boże, gdyby Ania teraz żyła, jakby ona zaczęła, jakie to są możliwości, że tu można rozmawiać przez telefon, patrzeć. Także czasami tak wspominamy, mamy pod kątem tego, że albo się cieszyła, albo było ułatwienie. A z drugiej strony wydaje mi się, że teraz jest więcej roboty. Wtedy w notesie mamy, wiesz, zapiski. Spotkanie w Pagarcie, spotkanie w ZAIKSie, wiesz, jakiś tam z autorem tekstu, coś, wiesz. dużo koncertów, wszystko zapisane w kalendarzu, a teraz po prostu jest jakaś taka magma, wiesz, w tym życiu zawodowym. Tego jest tak dużo, jest tak dużo nośników, mediów, to wszystko jest, wydaje mi się, wcale nie, nie jest ułatwione, tylko jest bardziej pracochłonne. Jeszcze Jedną rzecz muszę ci to powiedzieć, ale na pewno nie jestem pierwszą osobą, która ci to mówi, bo to było tak bardzo widoczne, jak mama cię kochała, po prostu miała na twoim punkcie Fioła, dosłownie. No, na pewno to słyszałaś wiele razy. Tak, tak, oczywiście. No wiem, wiem o, o chociażby listy, które ze Stanów do mnie przypisała i tak, mam je na tak. pamiątkę, oczywiście. Mm -hmm. Wiele osób mi to opowiada. No, ale, ale musiała wiesz, no podejmować trudne decyzje. Pomimo tej miłości do, do mnie, do, do tego, żeby żyć rodzinnym życiem, to podejmowała wyzwanie, rękawica i. Jechała i na jechała. przykład w trasę do Stanów Zjednoczonych, ale też wiem, Nie że... zawsze dla siebie, nie zawsze myśląc o sobie, często też myśląc o kolegach z zespołu, żeby chłopcy zarobili. Wiesz, mm -hmm. to, to też jest taki rodzaj, jak się jest liderem, ma się za sobą ludzi, którzy, których trochę jednak utrzymujesz. I oni z tobą jadą na jednym wózku, to też, to tak myślę, że to też z tego wynikało. Więc trochę się nie mieliśmy jak sobą nacieszyć, bo, bo była bardzo aktywna.